Z Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią, albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej dusze od ciebie komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Tak dzieje się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Co to znaczy być bogatym u Boga. To znaczy mieć wszystko u Boga. Być ubogim, nie nędznym, ale ubogim. Wiedaczyna z Asyżu, święty Franciszek z Asyżu właśnie mówił. Bóg mój i wszystko moje. Prawdziwe bogactwo to nie zależało od tego, co posiadał, tylko to, co oddał w ręce Boga, a oddał całe życie. Być a nie tyle mieć, to co powtarza święty Jan Paweł II, że trzeba nam bardziej być niż mieć. Jeżeli jesteśmy jako dzieci Boże, inwestujemy w swoje istnienie, żeby ono się nie zakończyło tylko na chwili doczesnej, doraźnej, ale żeby ono było wieczne, należące do Boga, to wtedy rzeczywiście jesteśmy mądrzy. Mądrość to umiejętność inwestowania, rezygnacji z tego, co teraz moglibyśmy posiadać na rzecz zasiadania w Królestwie Bożym. Diabeł kusi nas do tego, żeby teraz, w tej chwili, natychmiast już być, mieć, być szczęśliwym. Reklamy wszystkie mówią, jeżeli chcesz być prawdziwym mężczyzną, prawdziwą kobietą, to musisz to mieć, tamto mieć. Nie. To nie będziesz wtedy prawdziwy. To będziesz na, na niby. Będziesz żył w iluzji, w oszustwie, tak jak ten bogaty człowiek. Zburzył spichlerze, pobudował nowe i wydawało mu się, że wiecznie będzie żył. A jeszcze tej samej nocy zażądali od niego duszy. To jest nasze skarbe. Skarb, dusza nieśmiertelna. Jeden z jakichś takich y, ludzi, który się przedstawił, że jest, nazywa się szatan. Spróbował kupować od ludzi duszę za 100 zł. No i wiele osób podpisało mu cyrograf. Chciało mieć te 100 zł. Wiele osób w Polsce żyje nieświadomych, że mają skarb. Skarb od Boga. I powinien ten skarb należeć do Boga. Trzeba oddać ten skarb. To Wy jesteśmy. My, czyli. Drogi braci, droga siostro, i ja, jesteśmy skarbami Boga. I to są największe skarby. Diabeł ja o tym wie, chce zabrać te skarby, ale nie może zabrać bez naszego udziału, więc chce coś w zamian za to dać, dokonać pewnej transakcji. I kiedy dzisiaj patrzymy na różnego rodzaju niewierności, odejścia z Kościoła, odejścia od Boga, to często dokonuje się to na zasadzie, że ludzie po prostu chcą mieć teraz komfort, przyjemność. Odpoczywać, używać świat kultury rozrywkowej, rozerwać, żeby było miło, fajnie i przyjemnie. Ktoś mi się nie podoba, to nie będę go słuchał. Posłucham tego, który mi się podoba, który mnie rozśmiesza. Nie ten, który mnie niepokoi. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy pozwolili siebie uratować, bo największym zagrożeniem dla tego człowieka bogatego był On sam. Zamiast posiadać i używać dla czynienia dobra tego dobra, które otrzymał od Boga, to dobro zaczęło Nim sterować. Stał się niewolnikiem tego, co posiadał. Święty Paweł napisał, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. No właśnie, chciwość. Chciwość, która powoduje, że ludzie zdolni są do różnych yy, nawet grzechów, przestępstw. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy jednak oddali swoje życie pod panowanie Boga i byli prowadzeni przez moc Ducha Świętego. Na tę drogę do nieba, takiej wolności od tego, co się posiada, bo samo używanie rzeczy, od których otrzymaliśmy od Boga, to jest przykazanie Boże. Czyńcie sobie Ziemię poddaną. Nieprawdą jest, że mamy nie poddawać pewnym przetwarzaniom, nie posiadać tych rzeczy, które Pan Bóg nam dał, wręcz przeciwnie, trzeba je posiadać, ale na chwałę Boga, żeby uczynić z tej Ziemi. Piękniejszą, nie zniszczyć jej, nie zdewastować, ale ją przetworzyć na jeszcze piękniejszą, na chwałę Pana Boga. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.